Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 8 marca, ukazało się oficjalne oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypowiedzią sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Antonego Blinkena w sprawie przekazania samolotów wojskowych Ukrainie. Myślę, że warto przytoczyć całe to krótkie oświadczenie. Tutaj będzie cytat. Władze Rzeczypospolitej Polskiej po konsultacjach prezydenta i rządu RP gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO, posiadaczy samolotów MiG-29, o podobne działanie. Koniec cytatu. Tyle oświadczenie polskiego MSZ-u. Natomiast podsekretarz stanu w amerykańskim Departamencie Stanu Victoria Nuland poinformowała, że decyzja Polski o oddaniu samolotów MiG-29 do dyspozycji Stanów Zjednoczonych nie została wcześniej skonsultowana z Waszyngtonem. I to jest bardzo istotna informacja. Wydaje się także, że polscy decydenci i spora część polskich liderów opinii bezkrytycznie przyjmuje informacje podawane przez oficjalne źródła ukraińskie, jeśli chodzi o straty wojsk rosyjskich. Z wielu takich przekazów osób, które są znane w życiu publicznym, wynika wręcz wprost to, że Polska powinna starać się włączyć Sojusz Północnoatlantycki do walki w obronie Ukrainy. I rzeczywiście patrząc na te oficjalne dane, które podają służby ukraińskie, można odnieść wrażenie, że to Ukraina dzisiaj wygrywa z Rosją, że Rosja ma naprawdę potężne straty sięgające ponad 10 tysięcy żołnierzy. Natomiast jeżeli się przyjrzymy danym przekazywanym przez szefów amerykańskich agencji wywiadowczych, to już nie wygląda to tak korzystnie dla Ukrainy. I myślę, że bardzo dobrym przykładem tego są wystąpienia przed amerykańskim kongresem, wystąpienia szefów amerykańskich agencji wywiadowczych, które miały miejsce wczoraj, 8 marca. Przed amerykańskim kongresem wystąpili m.in. dyrektor CIA William Burns, dyrektor FBI Christopher Wray, szef DIA, czyli wywiadu wojskowego Scott David Barrier, czy szefowa DNI Avril Haines. I myślę, że tutaj warto przytoczyć te dane, które podaje amerykański wywiad. Szef DIA, szef wywiadu wojskowego Scott David Barrier ocenił, że według szacunku amerykańskiego wywiadu wojskowego w walkach na Ukrainie zginęło między 2 a 4 tysiące rosyjskich żołnierzy. To kilkukrotnie mniej niż podaje cały czas armia ukraińska czy też ukraińskie służby specjalne. Warto przy tym zauważyć, że dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych Avril Haines oceniła, że Rosjanie co prawda napotykają znacznie większy opór ze strony Ukraińców niż się spodziewali i występują tam różnego rodzaju niedociągnięcia wojskowe i w kwestiach operacyjnych i w kwestiach logistycznych. Niemniej jednak zdaniem Haines Rosja, czy też właściwie Władimir Putin, nie przejmuje się stratami rosyjskich wojsk na Ukrainie i będzie prawdopodobnie kontynuować agresję, co także bardzo istotne. Jej zdaniem Putin nie da się zastraszyć i może eskalować atak na Ukrainę, może eskalować te inwazje, mimo różnych niepowodzeń w działaniach militarnych, a także trudności gospodarczych, które będą wynikały, czy też wynikają już teraz z sankcji międzynarodowych. Na tle tych wypowiedzi szefów amerykańskich tajnych służb przed kongresem, to oświadczenie polskiego MSZ-u wydaje się co najmniej zastanawiające. Wielu polskich decydentów, wielu polskich liderów opinii właściwie uwierzyło w to, że armia rosyjska ponosi
jakieś ogromne straty osobowe i właściwie już przegrywa wojnę na Ukrainie. I właściwie za dobrą monetę media głównego nurtu przyjmują te oficjalne dane przekazywane przez ukraińskie siły zbrojne, przez ukraińskie służby. Natomiast warto to oczywiście porównać z tymi danymi DIA, z tymi danymi amerykańskiego wywiadu wojskowego. Jednak straty na poziomie od 2 do 4 tysięcy żołnierzy to nie są straty porażające, to nie są straty, które mogłyby wywołać jakieś lawinowe protesty wśród establishmentu Federacji Rosyjskiej. Myślę, że tego typu straty były od początku wliczone w działania Federacji Rosyjskiej i myślę, że władze rosyjskie są skłonne ponieść znacznie większe straty osobowe, jeśli chodzi o działania na Ukrainie, jeśli chodzi o tę inwazję na Ukrainę. W związku z tym takie, można powiedzieć, optymistyczne założenie, że Polska tutaj pomoże Ukrainie w zwycięskiej wojnie nad Rosją, przekazując nasze MiG-29, jest moim zdaniem bardzo naiwne. Jest moim zdaniem bardzo naiwne, podobnie jak bardzo naiwny wydaje się ten zabieg prawny, jakim jest przekazanie tych samolotów do Ramstein, a stamtąd dano ta chęć, aby to Amerykanie właśnie przekazali to te myśliwce Ukraińcom. Myślę, że Rosjanie doskonale wiedzą, czyje są to samoloty i będą doskonale wiedzieć, czyje są to samoloty i kto wsparł Ukrainę w taki właśnie sposób i będą mieli oczywiście pretekst do eskalowania napięcia z Polską. I to nie ulega dla mnie najmniejszych wątpliwości, że przekazując samoloty MiG-29 na Ukrainę, nawet w takim, można powiedzieć, prawnym szpagacie właśnie przez pośrednictwo Amerykanów, dostarczamy państwu związkowemu Rosji i Białorusi pretekstu do eskalacji napięcia, do eskalacji konfliktu z naszym krajem. I myślę, że w tym kontekście warto także przytoczyć wczorajsze słowa Bena Wallace'a, brytyjskiego ministra obrony. Wczoraj, 8 marca, minister Wallace powiedział, cytuję: Wielka Brytania poprze Polskę, jeśli ta zdecyduje się dostarczyć Ukrainie myśliwce. Powiedział także: poprę Polaków niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonają. Kraje, które graniczą z Rosją i Ukrainą, staną w obliczu bezpośrednich konsekwencji. Będziemy chronić Polskę, pomożemy im we wszystkim, czego będą potrzebować. Koniec cytatu. Te wypowiedzi Bena Wallace'a pochodzą z rozmowy ze stacją Sky News. Myślę, że do tego typu słów brytyjskich polityków należy podchodzić z ogromnym dystansem. Nie tylko przez pryzmat doświadczenia historycznego, chociażby roku 1939, ale także przez pryzmat zmieniającej się polityki obronnej tego państwa, chociażby przez pryzmat dokumentów doktrynalnych z roku 2021. Dobrze wiemy, że Londyn nie zakłada długotrwałych operacji lądowych. To wynika z doświadczeń Londynu po wojnie w Afganistanie. Zresztą te zdolności do projekcji siły lądowej, zdolności do operowania dużymi zgrupowaniami pancerno-zmechanizowanymi na takim obszarze jak Nizina Środkowo- czy Wschodnioeuropejska są niezwykle ograniczone, jeśli chodzi o siły brytyjskie. W związku z czym także warto tutaj spojrzeć na ten horyzont geostrategiczny. Państwa anglosaskie, takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, starają się osłabić Federację Rosyjską, mówiąc w cudzysłowie, cudzymi rękami. Starają się cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia. I niewątpliwie, patrząc przez pryzmat chociażby myśli geostrategicznej Zbigniewa Brzezińskiego, wiemy, że Ukraina jako stworzeń geostrategiczny, podobnie jak Polska, są wykorzystywane przez mocarstwa właśnie morskie, przez Londyn, przez Waszyngton do osłabiania tego mocarstwa lądowego, jakim jest Federacja Rosyjska. W naszym oczywiście interesie nie jest to, aby Ukraina przekształciła się w drugi Afganistan, a Polska w europejską Syrię. To oczywiście jest sprzeczne z polską racją stanu. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli ten konflikt rosyjsko-ukraiński będzie trwał jeszcze dłużej, czy kilka tygodni, czy kilka miesięcy, nie mówiąc już o perspektywie kilku lat, bo różne scenariusze oczywiście należy zakładać w tym momencie, to do Polski będą cały czas
migrować całe rzesze uchodźców wojennych, całe rzesze ludzi, już nie tylko kobiet i dzieci, ale także chociażby żołnierzy armii ukraińskiej z rozbitych chociażby oddziałów ukraińskich. No i to oczywiście będzie generować różnego rodzaju problemy natury i humanitarnej, i natury społecznej, a także oczywiście politycznej i gospodarczej w naszym państwie. Nie można absolutnie zamykać oczu przed tym. Należy oczywiście bardzo docenić gesty Polaków i całe poświęcenie społeczeństwa polskiego na rzecz pomocy uchodźcom wojennym, no ale nie należy patrzeć w perspektywie kilkunastu dni, tylko patrzeć w perspektywie kilkunastu tygodni, miesięcy, a nawet lat, jakie będzie miało to skutki społeczne, polityczne, gospodarcze i tak dalej. Już widać dzisiaj, że Polska nie jest przygotowana do przyjęcia tak dużej fali uchodźców. Polska nie posiada całej infrastruktury, całej logistyki związanej chociażby z tworzeniem takich dużych obozów dla uchodźców. Kwestia oczywiście weryfikacji przez służby specjalne tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już teraz stanowi ogromny problem dla państwa polskiego, a cóż dopiero w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy. Musimy sobie zdawać sprawę także z zagrożeń destabilizacji sytuacji wewnętrznej w państwie polskim. Natomiast uważam, że taka sytuacja, w której wynik wojny jest właściwie nieznany. No trudno, trzeba dzisiaj założyć różne scenariusze, także ten, o którym mówili amerykańscy szefowie służb specjalnych, że Władimir Putin jest przygotowany do zaostrzenia operacji na Ukrainie, że te siły, że te straty rosyjskie wcale nie są takie duże, nie są takie ogromne, jak podaje strona ukraińska, a zatem Rosja może kontynuować te inwazje na Ukrainę. Nie wiemy zresztą jeszcze, jak się będzie dalej Białoruś zachowywać, czy też siły zbrojne Republiki Białoruś nie uderzą na Ukrainę bezpośrednio. W związku z tym uważam, że tego typu decyzja o przekazaniu samolotów MiG-29 nawet pośrednio jest bezpośrednim narażeniem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że jest decyzją błędną. Dziękuję Państwu za uwagę.